Kolejną nowością Zetora jest nowy Zetor Utilix. Ciągnik ten będzie występował w dwóch seriach produkcyjnych, jako Utilix 45 oraz Utilix 55. Różniły się będą tylko i wyłącznie mocą. Ten, który stoi za mną, ma 43 konie, ten 55 będzie miał 49 koni. Jest to ciągnik, który idealnie nadaje się do wszelkich prac komunalnych, do odśnieżania, do zieleni miejskich, do koszenia traw itd., itd. Można nim wjeżdżać na chodniki, nie będzie niszczył krawężników, ponieważ nie ma dużej masy. Ciekawostką jest również to, że jako pierwszy z Zetorów będzie miał napęd hydrostatyczny, a więc prędkość regulujemy nie skrzynią biegów, chociaż są tutaj trzy zakresy, ale głębokością wciśnięcia pedału gazu. Dodatkowo ciągnik jest bardzo uniwersalny, można go stosować na przykład w stajniach, w różnego rodzaju budynkach, stodołach itd., gdzie w połączeniu z ładowaczem czołowym doskonale nadaje się do wszelkich prac. Te ciągniki zostaną wprowadzone do oferty naszej i naszych dealerów już w marcu bieżącego roku, czyli już niedługo. Oprócz ciągnika Zetor Utilix na rynek równolegle wejdzie ciągnik Zetor Hortus, również w dwóch wariantach, Zetor Hortus 65 Classic i 65 HS. Ciągniki Zetor Hortus Classic 65 i Zetor Hortus HS 65 będą się różniły skrzynią biegów. Obydwa będą co prawda miały 24 biegi do przodu i 24 biegi do tyłu, jednakże HS będzie wyposażony w Power Shift, natomiast Zetor Hortus Classic będzie wyposażony w mechaniczną skrzynię biegów z rewersem mechanicznym. Również te ciągniki, podobnie jak ciągniki Utilix, mają w standardzie joystick do ładowacza czołowego, dzięki temu idealnie się do tego nadają i mogą służyć, podobnie jak Majory i Utilixy, do pracy, szczególnie właśnie z ładowaczem czołowym.